To jest, jak widzicie, bardzo spokojna, grzeczna, ułożona. Nowa kuweta. No co polujesz? Jak człowiek. Piękna pogoda, piękne miejsce, piękna dziewczyna. Wow! Kasika, popatrzcie tutaj. Zobaczcie, jakie wielkości, jak dłoń. Chciałbym taki mieć. Jest to coś całkiem spoko. Jeszcze 5 minut, także lecimy. Dzień dobry, witam was serdecznie w kolejnym vlogu. Z tej strony Łukasz i Ari z podróżowania przez V. Na samym początku tego vloga chciałbym wam bardzo serdecznie podziękować za ciepły odbiór naszej nowej koteczki, naszej córeczki. Choć wiem, że nie powinienem mówić córeczka, ponieważ to jest kot, ale no my ją traktujemy jak dziecko. Śpi z nami, odżywia się dobrze, bawi się, spędza czas. Cały czas nam towarzyszy, w ogóle nie odstępuje na krok, nawet nie polizała przed chwilą, nawet na krok nas nie odstępuje. Jak tylko gdzieś idziemy, to czai się, boi się ogólnie chodzić po działce, więc tam z tyłu mamy tam jadalnię, to ona tam, że powiem, przeskakuje, tak po prostu obserwuje tutaj z samochodu, co tu się dzieje i rura po prostu tam, tak żeby nie być na otwartym terenie. Może się boi ptaków, nie wiem. Ale jest, jak widzicie, bardzo spokojna, grzeczna, ułożona, ma swoją kuwetę, załata się do kuwety. Po waszych interwencjach i komentarzach zaczęliśmy ją żywić lepiej, bo faktycznie ta pani weterynarz taką dietę jej zastosowała, taką dosyć skromną. Oczywiście ją rozpieszczaliśmy, nie trzymaliśmy się tych zaleceń. Każdy na boku dawał kotu jakąś tam saszetkę albo może jakieś łyżeczkę więcej karmy. Więc kotek przybrał na masie, jest już dużo większa niż była, jak ją znaleźliśmy. Jest to dziewczynka, jest bardzo lękliwa, ostrożna, ale może nie będę teraz opowiadał dużo. O, gryzie. Jesteś piękna i wspaniała i najlepsza na świecie. Kocham cię. Bliże mnie. Chciałbym się z wami podzielić relacją z pierwszej podróży z kotem. Wzięliśmy, zapakowaliśmy Ari do kampera i pojechaliśmy na północ Portugalii, żeby tam pozałatwiać parę spraw i przy okazji pozwiedzać coś ciekawego w okolicy. I Kasia znalazła świetny, przepiękny pałac. Pałac ostatnich królów portugalskich w Busaco, zlokalizowany na terenie Parku Narodowego. I byliśmy tam razem z kotem. Kot został w samochodzie, a my sobie zwiedzaliśmy. Wow, to była rezydencja ostatnich królów portugalskich, wybudowana pośrodku Parku Narodowego, teraz przerobiona na hotel. Wow, jakie zdobienia, ale kunszt. Lubię takie zamki. Ale ślicznie, cudnie. Tam takie piękne pergole. Ile zobaczyć, podpatrzeć do naszego ogrodu jakieś rozwiązanie. Mógłbym tu mieszkać. Totalnie. I taki ogród, labirynt. Dla kota. Możemy zrobić takie coś, żeby cię podbiegał między tym. Przez przypadek na rolce trafiłam na to miejsce. I nigdy nie słyszałam o tym zamku. I po prostu coś wspaniałego. No piękne to jest. I tutaj jest zdobny azulejos. Jak przed chwileczką się dowiedzieliśmy, to ten zamek został wybudowany w XX wieku, więc on stosunkowo jest młody i on był wybudowany dla królów portugalskich jako rezydencja królewska. Natomiast już od XVI wieku na tym terenie zamieszkiwali karmelici. O, i tu się chyba wchodzi do tej części sakralnej. Chcemy zobaczyć, co tam z kotem, zanim pójdziemy na dalszą wędrówkę. Jest tu mój kot? Wejdź. O nie! Gdzie ty jesteś? Tutaj jesteś? Weszłaś pod łóżko i nie mogłaś wyjść? Co się stało? Co żeś wykominowała? Weszła pod łóżko i nie mogła wyjść. No? Ale się zdenerwowałaś. Ojejku, płakała. Bo tutaj jest taka szafka i jak ona tam po prostu przeskoczy, to jest w stanie wejść pod materac. Ale
Zrobiła to raz tylko, no dzisiaj to już drugi raz. I nie mogła wyjść, nie miauczała. No dobra, paśnik jest, więc najważniejsze. Na co polujesz? Kitka. My idziemy dalej, idziemy zwiedzać dalszą część tego szparku. Ty zostań i pilnuj. Pilnuj, żeby nas tu nie okradli. No, chodźmy. My jesteśmy tu, tu się gdzieś idzie, tu są jakieś fontanny. Tak jak w Kalwarii, są takie kapliczki porozsyłane. Może tutaj ci pustelnicy karmelici mieli takie swoje pustelnie albo takie domeczki. Przyjeżdżali tu na odosobnienie mieszkania. Na odosobnienie, medytację, izolację. No to to już jest kapliczka. Tak, tu też, no, to jest pretorio. Pretorium, czyli miejsce, gdzie urzędował Piłat. Tak. Tutaj skazali Jezusa. Schody tam są? Do góry? Tak. A, i pewnie po tych schodach, czy widzicie, pewnie się na kolanach chodziło w Kalwarii Zebrzydowskiej. Jest dokładnie coś takiego samego. I oni sobie tu też zrobili takie kapliczki. Droga krzyżowa. Musimy tutaj moją mamę przywieźć. Karmelici ogrodzili ten teren i dbali o ogród, dbali o las. W 1642 roku papież nałożył zakaz wchodzenia do tego lasu dla kobiet, a kilkanaście lat później zagroził ekskomuniką każdej osobie, która wytnie drzewo w tym lesie. Dlatego też po dzień dzisiejszy można zobaczyć tutaj ogromne eukaliptusy, cedry i ogromną ilość różnych gatunków drzew. Tu jest ten cedr. Świętego José. O, wow, no. No, ale już taki jest ledwo żywy. On został zasadzony pomiędzy 1628 a 1650 rokiem. Czyli mniej więcej 350 lat. Wow. Ziemia była zupełnie inna, jak wzrastał. No, super. Mamy takie duże drzewo gdzieś w Polsce? Kto z was kojarzy takie duże drzewa w Polsce? Wystraszyłaś mnie. To jest ten piękna fontanna? Nie. Nie piękna. To są cedry. Cedry? O, no, no, może będą małpki. Portaż da Coimbra, czyli brama na Coimbrę. Idziemy teraz. W obiadku tacy karmelici, czy tam królowie, przychodzili sobie na taras, a z tarasu taki widok. No, wtedy nie było stadionu. Tu, gdzie Kasia wchodzi, to jest brama Coimbry, Porta da Coimbra, tutaj obok. Jakiś sobie ktoś wybudował budyneczek. Może jakiś ochroniarz. Tutaj mieszkał gajowy. Albo ktoś, kto tutaj serwował. O, może. Tu była jakaś kuchnia. I tu serwowali na tarasie na 100%. Tu były imprezki królewskie. Na tym tarasiku. I tutaj była obsługa. I im tutaj robili kanapeczki, bifanki i napoiki. A teraz to jest alojamento local. Czyli można to wynająć. Albo będzie można. Kto wyremontuje. Doszliśmy do kolejnej kapliczki. Paso de Caifás. Od Annasza do Caifása. U Caifása jest taka ławeczka, a nad nią jest góra i krzyż. Tam gdzieś jakiś motocyklista puszcza bąki. O, wow, no. Tu widać ten park. Tam mniej więcej do tych pomarańczowych budyneczków, bo tutaj jest zdecydowanie bardziej różnorodny las niż tam dalej. To dalej, co widzicie za pomarańczowymi dachówkami, to już jest eukaliptus i on się już ciągnie. Tam jest monokulturowa. Jeden gatunek, nie? A tu jest bardzo dużo gatunków przeróżnych drzew. No i to wygląda pięknie. 100-hektarowy las karmelitów. Cydr? Meksykański biały cedr. Z Meksyku? Mhm. O, tu jest ich więcej. Halo? Annaszu? Nie ma. Piękna pogoda, piękne miejsce, piękna dziewczyna.
tutaj są paprocie, giganty. Zobaczcie, jakie wielkości, jak dłoń. Ogromne i przepiękne. Chciałbym mieć takie na działce. Popatrz, jakie drzewko. Gdzie? Z różami. O, to jest róża wiśnia. Właśnie ta różyczka. Ale liście ma jak wiśnia. Czegoś takiego jeszcze nie widziałem. O, tu ma owoce jakieś drzewko. Mhm. Może to kawa? Musi być kawa? Nie wiem. To może być kawa. Kawowiec. Wszystko tu sobie po prostu posprowadzali. Na dole przy strumyku jest dolina paproci. I tutaj wszędzie rosną takie wielgachne, gigantyczne paprotki. Jeszcze nigdy nie widziałem paproci. Może ktoś z was widział gdzieś w jakimś ogrodzie albo za granicą. Był nawet w czasie, ale ja jeszcze nie widziałem nigdy. I mi się bardzo podobają. One wyglądają jak palmy, ale są paprociami. Cała alejka wzdłuż jest posadzona tymi paprotkami. Kasika, popatrzcie tutaj, jaki las bambusowy. Wow, ja tu paprotki kręcę, a koło nas taki piękny bambus. Yeah, nam się marzy taki po prostu las u nas. O kurczę, ale super, bambuski. W końcu dotarliśmy do Fonte Fria, zimnych fontan, i jest to coś całkiem spoko. Zobaczcie, to są schody, które prowadzą tam na górę, i po środku jest kaskada wodna, całkiem spoko. Spacerując sobie po tych schodach można się schłodzić. To źródełko, do którego zmierzamy, jest z XVII wieku i było tutaj zrobione przez karmelitów. Natomiast w 1860 roku dobudowano schody i zrobiono te kaskady po środku. Dotarliśmy. Stąd wypływa woda. Gdzieś spod tych skał. Podobno jest bardzo zimne. No jest. Jest mega zimne. Płynie sobie tutaj i na dół. Zwiedzania, wracamy do naszej kotki, jesteśmy stęsknieni, ciekawi co robi. Porusza się. Kociołka, Arusia. Arusia, no, dzień dobry. Wyspana, śpi. Jeszcze 5 minut, jeszcze 5 minut. Koteczek kocha. Jeszcze kuleczką jest taką małą. Jedziemy dalej. Kotek się obudził. Ależ to było cudowne, cudowny po prostu spacer. Wspaniały park, chciałbym taki mieć. Ostatni żuk. Chodź, byliśmy tutaj wybrać mieszkanie dla ciebie. Patrz, jaki pałac. No pięknie. Do tego mamusi. Zobaczcie, jak kot śpi. Normalnie. Jak człowiek. Tam nogi jej spadły. Siedzi na tyłku i śpi. To właściwie jest nasza pierwsza podróż dłuższa z noclegiem z Ari. No i jest super. Po prostu jesteśmy mega szczęśliwi. No, czasami sobie pomiałkuje. Widać, że jeszcze jest czasami lekko zdezorientowana, ale już się przyzwyczaiła do tego, nie dziwi ją. To, że van się rusza, że za oknem się wszystko przesuwa, że są te takie przesilenia, nie boi się tego. Czasami jeszcze ją coś zaskoczy, ale ogólnie no teraz już nawet śpi właśnie po drodze, także strasznie się cieszymy, że mamy kota, który jest podróżnikiem i będzie podróżował z nami. Na razie jest bardzo ostrożna, jeśli chodzi o wyjścia z vana. Wczoraj spaliśmy nad jeziorem. Pozwoliliśmy jej na chwilę wyjść, ale szybko ją zagoniliśmy z powrotem, żeby się też nic nie stało, tak po prostu małymi kroczkami przyzwyczajamy ją do nowych miejsc.
to, co jest fajne, to to, że jednak trzyma się wana cały czas, także to jest dobre. No super, pierwsza podróż minęła bardzo fajnie, praktycznie bezstresowo. Super, kot podróżnik. No i jak podobał wam się zamek? Bo ja jestem nim zachwycony. Uwielbiam tego typu budynki, pałace i zamki. W tym konkretnym to mógłbym zamieszkać im do końca życia, już bym po prostu tam został, bo i teren jest piękny, i sam budynek jest piękny, w środku działa hotel, można się tam przespać i wcale nie jest drogo, bo 120 euro, 120-150 euro kosztuje taki zwykły pokój, a pałac, apartament i jakieś tam większe, no podejrzewam, że dużo więcej, ale jest to możliwe do zrobienia, jak ktoś marzy o tym, żeby spędzić noc w Królewskim Zamku. Jednak wracamy na działkę do naszej ruiny i naszego pięknego ogrodu. Jak słyszycie, cykady grają, ptaszki śpiewają, a ja jestem przy naszej polowej kuchni i będę teraz robił pyszny, owocowy smoothie z papai, banana, takiej pomarańczowo-różowej śliwki, moreli, nie wiem co to jest. To wszystko zalałem wodą kokosową. Przy okazji chciałbym poświęcić kilka chwil partnerowi dzisiejszego odcinka, czyli firmie Blendygo. Mam w ręce blender Blendygo 3, czyli fantastyczne urządzenie, które może wam zblendować wszystko, co chcecie i wszędzie tam, gdzie chcecie. Można go zabrać w podróż, do plecaka, do kampera, można go zabrać na działkę, czy na siłownię, na plażę i wszędzie tam, gdzie będziecie potrzebować coś zblendować, zrobić sobie pyszny koktajl lub kawę mrożoną albo jakiegoś szejka proteinowego. W pełni bezprzewodowy, ładuje się go przez USB, bardzo prosty w obsłudze, niezwykle prosto i łatwo się go czyści, wystarczy po prostu nalać odrobinę wody, włączyć mechanizm wirujący i on się sam, że tak powiem, czyści, później tylko wystarczy lekko go przepłukać, można go oczywiście rozkręcić i dokładniej wymyć i jest już idealnie czysty. Blender, który spisuje się w każdych warunkach, bardzo mocny, aktualnie najmocniejszy bezprzewodowy blender na rynku. Jeżeli byście chcieli mieć taki blender u siebie, to możecie skorzystać z naszej zniżki 15% taniej na hasło podróżowanie, podróżowanie bez polskich znaków. Link do sklepu wkleję wam pod tym filmem i zachęcam do picia zdrowych, pysznych koktajli. Dzień dobry, witajcie. Witam się z wami w nowym dniu i idę właśnie zakładać grządki podwyższone, rabaty podwyższone. Nie będzie to proste zadanie, ponieważ ja nigdy tego nie robiłam. Nie do końca się na tym znam. Troszeczkę na ten temat poczytałam, więc będzie to eksperyment. To nie jest też czas na wysiewanie, bo mamy środek lata. Natomiast no, w Portugalii jest ciepło i słonecznie, więc znajomi i koleżanki przede wszystkim, ogrodniczki mi doradzały, żeby po prostu posiać, żebym się przekonała, jak to działa, czy coś z tego wyrośnie. No i że mam czas, że do jesieni coś wyrośnie. Także lecimy. Na samotną donicy rabaty pójdzie siatka, która będzie chronić przed zwierzętami, które mogły podgryzać korzonki rośliny. Potem pójdą kartony. Karton jest dobrym właśnie materiałem na spód, bo odcina możliwość rośnięcia trawy. I też jest takim materiałem, który przyciąga dżdżownice. Potem trochę gałęzi, trochę liści, a na to pójdzie już ziemia, którą kupiłam, taki humus, i ja ją wymieszam z naszą ziemią. Mam nadzieję, że to zadziała. Wczoraj padła mi bateria, no i było już dosyć późno, niestety, więc zaczynamy, skoro świt, pierwsza rzecz rano, wracam do mojego ogródeczka. Mam tu już naspaną ziemię, teraz ją przegrabię, docisnę i będę wysiewać. Please nie śmiejcie się ze mnie, bo będę używać miarki centymetra do wysiewania, ponieważ z tyłu na nasionkach mam napisane, w jakich odległościach one powinny być, na jakiej głębokości, a ja nie mam miarki ani w dłoni, ani w oczach. Dobra, na początek mam dwa rodzaje sałaty, więc lecimy z sałatą. Thank you.
Nie. Muszę na ty tu nie przychodzić, robić nawóz. Nowa kuweta. No dobra. Udało się. Trochę ostatnio na ten temat czytałam i oglądałam filmów. I teraz już wiem, o co chodzi z tymi nasionkami. One rzeczywiście są takie maciupeńkie i łatwo je można zgubić. Także rzeczywiście fajnym pomysłem jest jakoś zaznaczać, gdzie te grządeczki idą. Ja sobie włożyłam patyczek, ale w przyszłości, takiej przyszłym roku, może sobie to jakoś pozaznaczam patyczkami albo linkami. Widziałam takie fajne zdjęcia. W każdym razie to jest tylko i wyłącznie moja grządka z sałatą. Okazało się, że te sałaty potrzebują dosyć sporo przestrzeni, więc robię od razu jeszcze jedną na rzodkiewkę, na marchewkę, na koperek i cebulkę. Także lecimy! Udało się, moi drodzy, grządki skończone. Teraz trzymajcie kciuki za te roślinki, żeby wyrosły. Już teraz widzę, że mogłam je inaczej umiejscowić, przynajmniej tą sałatową, ponieważ no, jest w cieniu. Ale tak jak mówiłam od początku, to jest bardziej eksperyment i pole do nauki i sprawdzenia tego, jak to wszystko działa, jak to się robi, bo w przyszłym roku chciałabym taki większy zrobić poletko i wtedy zrobię je tam na środku, tam za nyszprą, tam gdzie jest bardzo dużo słońca. Więc tak, jeśli macie jakieś porady, bardzo chętnie je przyjmę, aczkolwiek bądźcie dla mnie wyrozumiali. Naprawdę robiłam to pierwszy raz w życiu. To tyle w dzisiejszym odcinku. Bardzo serdecznie Wam dziękujemy za obecność, za wszystkie komentarze, słowa, serduszka, lajki, za Wasze subskrypcje. I zachęcamy serdecznie, by nas subskrybować, byście zawsze wiedzieli, kiedy pojawia się nowy odcinek, by Was nic nie ominęło. Wszystkiego dobrego, pięknego tygodnia. Pozdrawiamy Was wszyscy, ja, Łukasz i Jari. Trzymajcie się, cześć!